zakład, że jeżeli tutaj zejdziemy z kosztami, to wtedy tutaj sobie odbijemy. Myślisz, że to się uda? Wiktor, no spróbujmy, zaryzykujmy. Jak interes, to interes. No dobrze, masz rację. Okej. Okay. Przebijemy wszystkich, wygramy ten przetarg. Daję słowo. Szybko się uczysz. A jesteś ze mnie zadowolony? A ty ze mnie? Chodź, chodź. Chyba się nie zgorszyłeś. Wiktor. No? Czy wy się musi tak migdalić w biurze? Cholera, czy głupio się czuję, jak tak wchodzi? A w końcu jestem u siebie. O co ci chodzi? Robisz z igły widły. Chciałeś, żebym się wziął do pracy? To się wziąłem. Co, teraz ty zaczynasz? O co ci chodzi? Słuchaj, albo praca, albo kobiety. Łączenie tych dwóch rzeczy źle się kończy. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, ale Kamila akurat świetnie pracuje. Językiem! Wiesz co? Ona już teraz pisze o wiele lepsze budżety, niż ty pisałeś kiedykolwiek. Ale ja nigdy nie byłem w tej firmie od liczenia. A oczywiście, zawsze byłeś od wielkiej sztuki i pokazywania się. Słuchaj, Wiktor. Ja słyszę jakieś nieznajome tony w twoim głosie. Masz jakąś nową koncepcję prowadzenia firmy? Owszem, mam. Wal śmiało. Chcę, żeby Kamila została szefem Ekantów. W finansach jest świetna, na pewno sobie doskonale poradzi na nowym stanowisku, a ja mam wystarczająco dużo roboty. Tym bardziej, że ostatnio muszę się sporo nakręcić za nowymi kontraktami, no bo ty jakoś ostatnio odpuściłeś. A dotąd była to twoja główna robota, prawda? To była moja robota i jest. Może tak jak powiedziałeś, ostatnio trochę odpuściłem, ale zamierzam do tego wrócić. Pokażę ci mój kalendarz, żebyś zobaczył, ile mam umówionych spotkań. A może Kamila od razu weźmie się za negocjowanie największych kontraktów, skoro jest taka wspaniała? Tego nie powiedziałem, ale w finansach jest naprawdę świetna. A ja myślę, że mówisz tak, bo jest niezła w łóżku. Dosyć. Czy ty nie widzisz, jak ona okręciła sobie ciebie dookoła palca? Robisz, co ona chce. Naprawdę? Tak to widzisz? Czyli ja tracę rozum, ponieważ chcę, żeby Kamila robiła u nas to, co potrafi najlepiej, tak? Ale kiedy ty chcesz zainwestować w jakąś idiotyczną kamienicę pani Ewy Werner, to wszystko jest w porządku, tak? Zwolnij. Naprawdę? Tak to widzisz? To ja ci powiem, to nie ja tu tracę rozum. Powiedziałem ci zwolnij. Co? To, co ci powiedziałem. Kogo, Kamila? Tak. Po tym, co ci o niej powiedziałem, byłoby to działanie na szkodę firmy. Czyim ty jesteś wspólnikiem? Moim czy Kamili? Oczywiście, że twoim, ale nie zamierzam ulegać głupim kaprysom. Wiktor, czy ty nie widzisz, że chcę wszystko uporządkować? Chcę, żebyśmy działali razem. Tak jak dawniej. Stary, ja o niczym innym nie marzę. Ale Kamila może nam w tym tylko pomóc. Ale kiedyś żadna Kamila nie była nam do tego potrzebna. A teraz jest. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ładnie tu jest. Miło mi, że się pani podoba. Czy mogę służyć? Czy zastałam posiadaczkę? Chodzi pani o właścicielkę. No właśnie, właścicielkę. Ewa jest. Niestety nie ma jej, pojechała do miasta. A ja jestem jej wspólnikiem, Michał Nowicki. Jaki pan miły. Ja jestem ciotczaną siostrą Ewy. A, wiem. Pani Milagros z Kierniewice i tak dalej. To pan tak. Wie. Oczywiście od Ewy. Widzi pan, ja przybyłam, bo Ewa mnie prosiła, żeby list jaki przetłumaczyć, co z Mexiką przyszedł. Ciągle nie możemy się spotkać. Chodzi o ten nieszczęsny list. Tak, to naprawdę drobiazg.
Pan powiedział nieszczęsny? Czyżby tam była jaka zła wiadomość? Nie, nie. Chciałem powiedzieć, że tyle z nim kłopotu. Ewa gdzieś go tutaj położyła, ja zaraz znajdę. To pani rzeczywiście nie możemy sobie poradzić z jego przetłumaczeniem, a dla pani to pewnie żaden problem. Teraz. Ewa pojechała do miasta załatwiać sprawy naszego nowego wernisażu. No, a pan sprzątanie, co? A, tyle się tego zawsze nazbiera. Oj. To przecież Ewa i Rozdarzewski. Rozdarzewski. Oj, takie trudne nazwisko. A przepraszam, pani go zna? Oczywiście. Nie wiedziałam tylko, że oni się znają i to tak dobrze. No, takie makulatura, te stare dzieje. To jest ten list. Coś nie tak? Nie, nie, wszystko w porządku. Myślałem, że to nie po hiszpańsku. Oczywiście, że po hiszpańsku. Chcą współpracy z wami, to znaczy z waszą galerią. Ciekawe, skąd się o nas dowiedzieli, aż w Meksyku przecież to jest strasznie daleko. No wie pan, w Meksyku kochają taką sztukę. Naprawdę, ja znam sama kilku takich vendedores. To są prawdziwi znawcy, koneserzy. Gdyby zobaczyli wszystko to, co tu jest, to byliby prawdziwie zachwyceni. Wie pan, ja mam pewną ideę. Ja wezmę ten list i go odpiszę jako od was. A, znaczy w naszym imieniu? No właśnie. Napiszę, że jesteście zainteresowani i że czekacie na jakąś konkretną ofertę. Świetnie. Zaraz, zaraz. A może byśmy im przesłali nasz ostatni katalog? Właśnie robimy wystawę. Werner? Ewa to się nazywa też Werner. O, ale zapewniam panią, że to nie jej nazwisko. Nie? Nie ma w rodzinie skulptora? To jest rzeźbiora? Rzeźbiarza? Nie. Jeżeli to ktoś z rodziny, to bardziej jej męża. Chyba dziadek. A wie pani? To zabawne. Przyszedł mi taki szczegół do głowy, że przecież ten rzeźbiarz, nawet go poznaliśmy, on był, mieszkał w Rozdrażewie, a to przecież rodzinna miejscowość Adama. Dziwne. To on jest w Rozdrażewie? Nie, nie, był. Niestety już nie żyje. To strata. To znaczy, że to jest wystawa pośmiertelna. To znaczy, pośmiertna. Tak i to w dodatku pierwsza. Mamy nadzieję, że to będzie prawdziwe odkrycie. To jest odkrycie. To jest bardzo duże odkrycie. Działaj i pamiętaj. Jesteśmy.